Zadanie 21. Do zestawu liczb 3, 5 i 9 dopisano czwartą liczbę. Mediana otrzymanego w ten sposób zestawu czterech liczb jest większa od mediany początkowego zestawu trzech liczb. Uzasadnij, że dopisana liczba jest większa od 5. W początkowym zestawie mieliśmy trzy liczby. 3 to liczba nieparzysta, a mediana zestawu nieparzystych liczb to liczba środkowa, czyli 5. Zapiszmy to. Mediana pierwsza równa się 5. Wiadomo, że mediana druga, czyli drugiego zestawu liczb, jest większa od mediany pierwszej. Czyli ta druga mediana jest większa od 5. Gdy dopiszemy kolejną liczbę, to w drugim zestawie mamy 4 liczby. 4 to liczba parzysta, a mediana parzystego zbioru liczb to średnia arytmetyczna dwóch środkowych. Załóżmy, że dopisujemy do tego zestawu liczb liczbę A. Jeżeli A jest większe od 3, ale mniejsze od 5, to mediana tego zestawu liczb to średnia arytmetyczna dwóch środkowych, czyli A i 5. A taka liczba przy takim założeniu zawsze jest mniejsza od 5, czyli zawsze jest mniejsza od mediany pierwszej, co nie zgadza się z treścią zadania. Natomiast gdyby liczba A była większa od 5, to w tym przypadku nasza mediana zapisana średnią arytmetyczną będzie większa od 5. Czyli wtedy będzie większa od mediany pierwszego zestawu liczb, zgodnie z treścią zadania. W takim razie dopisana liczba jest większa od 5. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.